tym momencie już trwa taka ostatnia rozgrzewka przed rozpoczęciem turnieju. Zaraz powinien być on już otwarty i zaraz juniorzy zaczną tutaj swoje zmagania. My w tej chwili znajdujemy się na wysokości murawy Narodowego Stadionu Rugby. Boisko jest podzielone na trzy mniejsze części w zależności od kategorii wiekowej. Jak wygląda sprawa selekcji takich talentów, bo nie ukrywajmy, że w Trójmieście są również dwa inne duże, wielkie kluby piłkarskie i na ogół takie większe marki przyciągają tych najzdolniejszych chłopców, czy jednak w Bałtyku można takie perełki wyłowić i one mogą w przyszłości stanowić o sile tej drużyny? To znaczy przede wszystkim trzeba brać pod uwagę to, że dobrzy piłkarze czasami na początku swojej kariery nie są wcale najlepsi, tak? To jest kwestia wszystko pracy na treningu, sposobu myślenia, jak ten zawodnik się rozwija. W wieku kilku lat nie można jeszcze do końca powiedzieć, czy on będzie zawodnikiem na miarę reprezentanta Polski, prawda? Dlatego oczywiście jest selekcja i to nie tylko w Arce, w Lechii, jest również selekcja w Bałtyku, ale my sprawdzamy chłopaków i szukamy tych najlepszych, szukamy tych najmądrzejszych, najbardziej perspektywicznych i z nimi pracujemy. Perełki? Myślę, że są perełki. Na razie jeszcze nie warto mówić, kto jest perełką, ale z czasem mam nadzieję, że kilku i zagra w seniorach Bałtyku, a może i nawet gdzieś wyżej, bo to jest nasz cel jako trenerów, żeby to byli dobrzy zawodnicy, żeby gdzieś grali, a za kilka lat grali po prostu jako zawodowcy. Czyli za 10 lat w Ekstraklasie zamiast Karola Wasielewskiego i dajmy na to na przykład Dariusza Kodyby, wychowanków Bałtyku, będą ci młodzi chłopcy, którzy grają tutaj w tej chwili turniej? Znaczy, no mi się Darkowi jeszcze nie udało w Ekstraklasie grać. Kto wie, może z Bałtykiem za kilka lat, ale myślę, że jest szansa, żeby ci młodzi zawodnicy osiągnęli wysoki poziom sportowy i o to walczymy. Mamy pewne wytyczne, plan, w którym działa cały klub i w ten sposób działamy. Taki jest nasz cel i do niego brniemy. A twoja grupa dzisiaj będzie walczyć też o te najwyższe cele? Moja grupa zawsze walczy o najwyższe cele, a tak bardziej serio, my się skupiamy na tym, żeby chłopacy dobrze grali w piłkę. Ja uważam, że na razie wyniki są tak bardzo ważne, jak to, żeby się oni uczyli dobrze grać w piłkę, żeby sobie radzili ze stresem związanym na boisku i żeby wiedzieli, po co to wszystko robią, bo to wszystko ma jakiś cel i staram się chłopaków, zresztą tak jak inni trenerzy, ukierunkować na to, żeby oni rozumieli, co robią, dlaczego i muszą łapać z tego dużo przyjemności, a nie tylko wyniki. No, wyniki przyjdą z czasem, tak ja oceniam sytuację. Po pierwszym spotkaniu z zarządem klubu, potem po konferencji prasowej, następnie miało miejsce spotkanie z prezydentem miasta. Teraz trwa spotkanie z kibicami w jednej z sal konferencyjnych na Narodowym Stadionie Rugby. Tam kibice mogą zadawać prezesowi Amiki Wronki S.A. Jackowi Rutkowskiemu wiele ciekawych pytań, które ich nurtowały i tam także odbędzie się m.in. przekazanie pamiątkowej koszulki. Jak na pasji? Na pasji, to wiesz, na padzie wychodzi i mówi, zabramy szczelawami, mówi, ma pasji. Szczelawami? Co? A ty? Kozło obrońca. No poważnie, wiesz, bo jak zawalisz, to... Albo wybroni. A wy? Skromny. Pomocny, czyli musi się nacharować, nie? A ty? Jak? Się nie boisz, nie szczulasz? Chciałem. Bardzo wam dziękuję. Dziesiątka? A co jest dziesiątka? Na jakiej pozycji się gra? Środkowy pomocnik. Dziwiona jest do nas. Dziękuję wam bardzo. Dobra. Dziękujemy bardzo. Jesteśmy jako Lech zaangażowani w Bałtyk, bo traktujemy
Bałtyk jako jeden z czterech klubów satelickich, nazwijmy to, z którymi współpracujemy, którym chcemy, żeby nasz trener przekazywał wiedzę waszym trenerom, którym chcemy, żeby wasi trenerzy brali udział w naszych programach szkoleniowych, w naszych wyjazdach do Bremy, czy tam do klubów, z którymi jesteśmy zaprzyjaźnieni, tak? Natomiast, szczerze mówiąc, to wyszliśmy i spojrzałem w oczy panu profesorowi i mówię, słuchajcie, jak widzicie to, bo ja nie potrafię tego ocenić, tak? To jest bardzo sprawny menadżer. Pan prezydent Szczury. Tak neutralnie, znaczy... Pan prezydent przybył na spotkaniu, mówione ze względów na linie lotnicze znacznie opóźnione, czasu było zbyt mało. Nie poruszyliśmy wszystkich kwestii, zostały zasygnalizowane sprawy współpracy. Deklaracja padła ze strony prezydenta. Myślę, że to już jest kolejny krok po spotkaniu z panem prezesem Jackiem Rutkowskim, kolejny krok dla zarządu Bałtyku, żeby sprawnie w najbliższym okresie czasu umówić się na spotkaniu i dopowiedzieć precyzyjnie z prezydentem ustalić, jak wygląda współpraca do końca tego roku, jak w przyszłym roku. No, jest to trudne stanowisko, które piastuje nas prezydent, żeby mówić tak, bez rękawa rzucić pewne deklaracje. Dostał pewne zagadnienia do przemyślenia. Myślę, że w niedługim czasie się dowiemy więcej. Turniej na Narodowym Stadionie Rugby już dobiegł końca. Nagrody zostały rozdane, wypuszczono balony, które symbolizują nową nadzieję dla klubu. Tymczasem my znaleźliśmy tutaj na murawie Narodowego Stadionu Rugby tą zwycięską drużynę, która właśnie odebrała przed chwilą puchar z rąk wiceprezesa Antkowiaka. I teraz zadamy im kilka pytań. Panowie, pierwsze takie pytanie na początek. Jak oceniacie ten turniej? Czy rywale byli ciężcy do pokonania? Czy kapitan może coś powiedzieć na temat takiego poziomu sportowego? No, ciężko było. Czy już wiecie, co zrobicie z tym pucharem? Gdzie on będzie zajmował miejsce? Czy będziecie jeszcze do niego wracać? Będziemy przekazywać. To jest dla was jakiś taki sukces, który zapamiętacie? Tak. Jak ogólnie oceniacie całą inicjatywę takiego turnieju, współzawodnictwa z innymi zawodnikami z tego klubu? Dobrze. Po pierwsze, turniej był bardzo dobrze zorganizowany i na wysokiej klasie, na poziomie i drużyny były bardzo trudne do pokonania.
Czyli ten turniej zapamiętacie z dobrej strony i jeśli będzie taka okazja, to następne również będą ciekawym wyzwaniem. Tak. W takim razie nie przeszkadzam już mistrzom, dziękuję wam bardzo za te krótkie słowa i życzę sukcesów w dalszej karierze. No, odwrótkę. O, super. Na samo zakończenie turnieju, kiedy już dzieci po całym męczącym dniu tych piłkarskich przygód wracają do rodziców, pragniemy także zadać pytanie rodzicom, co sądzą na temat takiego turnieju. Dzień dobry. Jak pani ocenia taką inicjatywę, jaką jest taki turniej między grupami młodzieżowymi jednego klubu? Czy widać, że dzieci mają z tego radość? Tak, uważam, że to jest super sprawa, ponieważ mój syn jest bardzo zadowolony i myślę, że tak reszta chłopców tak samo. Poza tym mają okazję się sprawdzić, więc takie treningi, takie ćwiczeniowe zadania są naprawdę, uważam, potrzebne. No i zarazem kolejne sportowe wyzwania. Tak, dokładnie. Tym bardziej, że czekają ich mecze z innymi drużynami, więc tutaj mają okazję się sprawdzić. A czy młody zawodnik dzisiaj może jakiś sukces dopisać na swoje konto? No, medal. Tak. Medal mamy, tak? Tym sposobem dobiegł końca bardzo emocjonujący dzień na Narodowym Stadionie Rugby, dobiegł końca turniej, ale też bardzo ważne spotkania między prezesem Amiki Jackiem Rutkowskim, a kibicami, prezydentem miasta. Wiele takich ciekawych rzeczy również dzisiaj miało miejsce. W tym samym miejmy nadzieję, że taki turniej, jaki miał miejsce dzisiaj, to nie jest taka ostatnia inicjatywa i ci wszyscy młodzi piłkarze, którzy w barwach Bałtyku trenują, jeszcze wiele razy będą mieli okazję grać nie tylko w turniejach takich lokalnych, ale także w jakichś większych turniejach z innymi zespołami z całej Polski, a być może nawet z Europy. Like this. Like this.